Witam Was pięknie. Znane i nieznane to znany, myśla już cykl o miejscach znanych i nieznanych gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Zeszłego tygodnia opuściliśmy Palowice, a teraz znodlimy się we Przegędzy. To w tej miejscowości, bez cufal, czyli przez przypadek, odkryłem moim zdaniem jedna z najciekawszych uliczek na naszym terenie. No i ciekawsze jest to, iż dla niektórych z Was mogę tu być nic ciekawego. Pozwólcie, iż wejrzę teraz do przewodnika krajoznawczego autorstwa Aleksandra Żukowskiego i Anny Gudzik. Posłuchajcie, co tutaj stoi o tej ulicy. Przy ulicy Poprzecznej 7, to właśnie tutaj się znajdujemy, stoi drewniany dom państwa Anny i Huberta Szulików. Jest to jedyno drewniano chałupa zachowano na terenie gminy i miasta Czerwionka Leszczyny. Chałupę zbudowano z bierwion sosnowych i modrzewiowych ułożonych na zrąb i osadzonych na kamiennej podmurówce. Szczeliny między bierwionami uszczelniono mchem i gliną. Gliniano polepa pokrywo też część powierzchni ścian. Dach pierwotnie był kryty gontem, tak zwanymi szyndziołami. Około roku 1955 gonty zastąpiono papą. Dom jest zamieszkały, chociaż jak możemy dać pozór, teraz jest tu jakoś falisto blacha, a jedna z mieszkanek tej ulicy poinformowała nos, że zaraz po wojnie dach kryty był strzechą. To byłoby tyle na temat tego miejsca przy ulicy Poprzecznej 7 w Przegędzy. A teraz zapraszam Was, Rostomili, na spotkanie z osobą, kierowo Przegędzy wie wszystko albo prawie wszystko. No i dotarliśmy w bardzo ciekawe miejsce w Przegędzy. To tutaj pod starą gruszą, na której znajduje się kapliczka Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, spotykamy Annę Gudzik. Wspomnianą już przez nas autorkę wielu przewodników, monografii miejscowości gminy miasta Czerwionka Leszczyny, no i oczywiście tej monografii Przegędzy. Przegędza, zarys dziejów. Pozwólcie, że właśnie przedstawię Wam w tym miejscu autorkę tejże monografii, Anna Gudzik. Witamy Cię, Aniu, bardzo serdecznie i dziękujemy, że zechciałaś wystąpić w naszym cyklu Znane i Nieznane. Pozwól, że na początku przeczytam Państwu fragment recenzji tejże monografii. Czytelnik otrzymuje tekst ciekawy, dobrze napisany, dający odpowiedni kontekst historyczny dla samej monografii. Czytelnik otrzymał, a teraz prosimy, abyś nam przedstawiła najciekawsze fragmenty z historii Przegędzy. Witam Państwa w Przegędzy. Wracając do początków, to Przegędza jest jedną z tych miejscowości leżących na obszarze od Olzy aż po północno-wschodnie krańce ziemi rybnickiej, która została obciążona dziesięcinami na rzecz kolegiaty Świętego Krzyża w Opolu. Według tradycji kościół pod tym wezwaniem w Opolu był już budowany od roku 1002, a do rangi kolegiackiej został podniesiony w latach 1232-1239. Ale proces nadawania dziesięcin był bardzo długotrwały. Na dodatek sam dokument spłonął w pożarze Opola w 1514 roku i znamy go tylko z XVII-wiecznego transumptu. Ale o średniowiecznej prowieniencji Przegędzy może świadczyć fakt, że dosyć wcześnie pojawiły się tutaj wzmianki o regularnej zabudowie i o wolnym sołectwie. Ale sama osada leżała dużo bardziej na południe. Tam, gdzie dzisiaj płynie potok Przegędzy, znajduje się przysiłek Kanertowiec, który Państwo odwiedzą w następnym
odcinku i według ludowej legendy osada miała zniszczona być przez Tatarów, którzy najpierw złupili Włoszczyce. No i ci mieszkańcy, którzy ocaleli, postanowili, że zmienią miejsce zamieszkania, przeniosą się dalej na północ. Pojawiły się nawet podania o cmentarzu tatarskim, ale do tej pory nikt go nie odnalazł. Od XVI aż po koniec wieku XVIII Przegędza wchodziła w struktury rybińskiego państwa stanowego. Było tutaj bardzo dużo stawów, jeszcze w wieku XVIII-XIX było ich ponad 40. No i chłopi z Przegędzy w ramach swoich obciążeń pańszczyźnianych przede wszystkim zajmowali się hodowlą ryb, które trafiały nie tylko na stoły panów rybnickich, ale były także eksportowane na Morawę. No i w przegęckich stawach nie tylko były ryby, ale także znajdował się orzech wodny koryński, popularnie nazywany kotewką. No i ten orzech także jako wyjątkowy rarytas trafiał na zamek rybnicki, a dzisiaj znajduje się w herbie Rybnika. W samej Przegędzy i wokół miejscowości było bardzo dużo dębów. No i zarząd nad tymi właśnie dąbrowami miał sołtys. W dąbrowach wypasano przede wszystkim trzodę chlewną, a o tym, jak dużo było dębów, może świadczyć fakt, że w wieku XVII tymi żołędziami można było jeszcze wykarmić 120 sztuk świń. A teraz przenosimy się do centrum Przegędzy. Anno, pozwól, że zanim przeniesiemy się do centrum Przegędzy, to chciałem, żebyś nam wytłumaczyła i naszym widzom, co to znaczy ta dziesięcina snopowa. To znaczy, że co dziesiąty snop miał być oddawany, bo właśnie do kolegiaty Świętego Krzyża w Opolu taka dziesięcina została składana. Dokładnie tak. Co dziesiąty snop trafiał właśnie na rzecz kolegiaty w Opolu. No to dziękujemy za potwierdzenie i udajemy się do centrum miejscowości. Zgodnie z propozycją Anny Gudzik znaleźliśmy się w centrum Przegędzy, obok kościoła Podwyższenia Krzyża. Aniu, słuchamy Cię. To miejsce, wspomniany kościół, ale przede wszystkim klasycystyczna kapliczka z 1840 roku, na pewno są centrum religijnym Przegędzy, choć wtedy, kiedy kapliczka powstawała, sama Przegędza parafią jeszcze nie była. Bo od początków swojego istnienia należała do wspólnoty Matki Boskiej Bolesnej w Rybniku. Ta parafia była jedną z największych na Górnym Śląsku, bo na obszarze 171 km2 leżało 25 miejscowości tworzących wspólnotę, w tym także oczywiście Przegędza. Ale odległość z Przegędzy do Rybnika jest dosyć znacząca, a więc Przegędzanie starali się o to, aby przyłączyć ich do parafii znajdującej się bliżej. I w 1927 roku Przegędza stała się częścią parafii leszczyńskiej. Wtedy też Przegędzanie podjęli starania o budowę własnego kościoła. W 1936 roku udało im się uzyskać projekt stworzony przez inżyniera Karola Tchórzewskiego, ale w 3 lata później wybuchła II wojna światowa. Po zakończeniu zaś działań wojennych władze nie zgadzały się na to, by budować obiekty sakralne. Wobec tego w 1946 roku rozpoczęto odprawianie niedzielnych nabożeństw właśnie w przydrożnej kapliczce z 1840 roku. Do
dopiero jednak w 1973 roku Przegędza stała się najpierw rektoratem, a później zyskała rangę parafii. Przegędzanie w latach 80. wybudowali monumentalny kościół i od 1992 roku nosi on wezwanie podwyższenia Krzyża Świętego. Aniu, bardzo Ci dziękujemy za te kilka słów o Twojej rodzinnej miejscowości, bo myślę, że Przegędza to jest Twoją rodzinną miejscowością. W takim razie pięknie Ci dziękujemy. Dziękujemy również Państwu, naszym gościem w dzisiejszym odcinku znanej i nieznanej gminy miasta Czerwionka Leszczyny była Anna Gudzik. Dziękujemy i zapraszamy na kolejne odcinki.